Czy istnieje coś bardziej przyjemnego niż starość otoczona młodością, która chce się czegoś nauczyć? Te słowa Cycerona w pigułce oddają odpowiedź na pytanie, jak zrobić, żeby dobrostan również osiągnęli seniorzy. Ponieważ zajmuję się działką muzyczną, pozwolę sobie na taką małą historyczną dygresję, a mianowicie 13 kwietnia 1967 roku w sali kongresowej po raz pierwszy za żelazną kurtyną wystąpił zespół, który dzisiaj jest synonimem długowieczności. Co prawda niedawno ponieśli bardzo dotkliwą stratę, odszedł perkusista Charlie Watts, to jednak mimo wszystko Rolling Stonesi są synonimem witalności i nieskrępowanego poczucia humoru. Keith Richards, który jest kompozytorem, gitarzystą i duszą zespołu, sercem zespołu jest Mick Jagger, który również imponuje znakomitą kondycją, powiedział niedawno, podsumowując swoje ponad 70-letnie życie, że teraz dla niego seks nabrał zupełnie innego, bardziej ekscytującego znaczenia. Że do końca nie wie, czy to orgazm, czy atak serca. Poczucie humoru jest na tyle istotne w każdej działalności, że dobrostan seniorów jest bez tego poczucia humoru wręcz moim skromnym zdaniem niemożliwy. Rolling Stonesi imponują kondycją nawet podczas długotrwałych, morderczych tras koncertowych po całym świecie. Na polskim gruncie godne pochwały są inicjatywy naszych rodzimych nestorów big beatu, rock'n'rolla i jazzu. Mam tu na myśli m.in. spotkania tzw. starej stodoły. To jest miejsce, gdzie ludzie często już osamotnieni, potrzebujący wsparcia w różnych aspektach, mają okazję spotkać się ze swoimi rówieśnikami, zarówno tymi z estrady, jak i z widowni. Czasy są trudne, dlatego nie można takich ludzi pozostawić bez opieki. Czytając tezy, zarówno te strategiczne, jak i operacyjne, nie ulega kwestii, że kluczową kwestią w poprawie dobrostanu, albo w ogóle, żeby zaistniał wśród warszawskich seniorów, jest edukacja. Jak ja byłem młody, bardzo ważną rolę odgrywało harcerstwo. W tej chwili edukacja kuleje i to w sposób bardzo wyraźny. Wśród partnerów, z którymi należałoby zadbać o tę dobrą kondycję fizyczną, psychiczną i materialną seniorów, jest również resort edukacji, który powinien wychowywać i jakby działać w tym samym kierunku, co organizacje pozarządowe, samorządowe, szkoła, bo jeżeli będziemy promowali wzorce sprzeczne z tymi ideałami kultury dobrego zachowania i tego patriotyzmu codziennego, a nie tylko fasadowego, to nic się nie uda, jeżeli nie skoordynujemy tych wysiłków ze wszystkimi właściwymi podmiotami. Niedawno moja znajoma, która mieszka na Antypodach, zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie swojego taty z informacją, że zgłosił się jako wolontariusz do pomocy różnym osobom na lotnisku Okęcie. Ten jakby wzór zachowania podpatrzony za granicą pomału przyjmuje się również w Polsce i odpowiada na ogromne zapotrzebowanie społeczne po obu stronach. Zarówno aktywizuje te osoby, które czują się jeszcze na tyle silne, żeby móc pomagać innym, a osobom roztargnionym, zagubionym, niedoinformowanym
często niepełnosprawnym, takie zachowania młodych seniorów, bo pamiętajmy, że młodość to jest stan umysłu, a nie cyferki w dokumentach, również pomaga w jakiejś samorealizacji osobowości. Ważne jest to, że jeżeli senior czuje w sobie taką potrzebę, żeby nie odbił się, że tak powiem, od ściany, to akurat władze portu lotniczego odpowiedziały bardzo przychylnie. Pan Krzysztof spełnił wszystkie wymogi i w tej chwili jest wzorem dzięki mediom społecznościowym dla innych osób, które mają tego typu potrzeby. Chciałbym zwrócić uwagę również na realizację potrzeb kulturalnych seniorów. Bardzo istotne są wszelkiego rodzaju informacje, które powinny do nich docierać. Część z nich jest wykluczona, mam na myśli seniorów, z informacji elektronicznej. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby oni się tego nie bali, żeby nawet ich rówieśnicy przybliżali im tajniki internetu z takich aktywności, nazwijmy je realnych, kino, zniżkowe bilety, promocje, bilety zbiorowe dla grup zorganizowanych, a także wszelkiego rodzaju koła zainteresowań, które aktywizują zarówno uczących, jak i tych, którzy uczą siebie. Chciałbym podać również godny naśladowania przykład aktywizacji seniorów w jednym z warszawskich klubów. Kiedyś to się odbywało w poniedziałki, teraz nie wiem, po tych wszystkich perturbacjach pandemicznych, jak to się odbywa. W każdym razie swego czasu jeden z warszawskich klubów każdy poniedziałek wypełniał się seniorami, którzy spędzali kilka godzin na parkiecie i żeby było ciekawiej, po drugiej stronie barykady, tej takiej umownej, znajdowała się również seniorka, ponad 80-letnia DJ-ka Wika. Uważam, że ten typ aktywności jest godny uwagi i jeżeli Warszawa może wspierać tego typu inicjatywy, to bardzo chętnie temu będę przyklaskiwał. Bardzo ważną kwestią jest integracja międzypokoleniowa. Wzorem dla nas powinny być kraje, gdzie ta świadomość społeczna jest bardzo silna. Bardzo pozytywne efekty przynosi łączenie placówek opiekuńczych dla seniorów z placówkami dla dzieci i młodzieży, czyli przedszkola, szkoły. To bardzo pomaga w realizowaniu różnych deficytów emocjonalnych. Są dzieci, które nie mają rodzonych dziadków, są dziadkowie, którzy nie mają wnuków, bądź te wnuki się nimi nie interesują. I to bardzo, bardzo pomaga w takim dojściu do takiego dobrostanu psychicznego. A jeżeli jeszcze do tego dołączy się wątek obecności zwierząt, czy to będą schroniska, czy zwierzęta, które pojawiają się w takich domach seniora, to ten efekt jest jeszcze bardziej pozytywny. Jedna z bardzo bliskich osób przebywając w domu seniora bardzo odżywała dzięki temu, że kierownictwo tej placówki miało takiego psa terapeutycznego, którego zadaniem była tylko obecność. Każdy mógł tego psa pogłaskać, dać mu wodę, łakocia. I to powodowało, że ci ludzie mieli namiastkę tego właśnie normalnego życia jak kiedyś.